Cześć, to nowy odcinek Na Poboczu. Za mną Kona N, naprawdę fajny, sportowy, subkompaktowy crossover, który będzie pojawiać się więcej na tym kanale i zresztą testów będzie dużo, ale musicie chwilę zaczekać, bo się lekko przekształcamy. Co do dzisiejszego odcinka, to m.in. o M5 Touring, ale także o na przykład nowej Toyocie CHR. Lecimy! A zaczynamy od przyszłości, która może rysować się w naszych głowach, szczególnie w momencie premiery takich samochodów jak Aleph Model A, który jest pierwszym latającym pojazdem, który potrafi wznosić się i opadać, lądować całkowicie pionowo. Jest to pojazd typu V-LOS, który dostał oficjalne pozwolenie na latanie nad Ameryką, nad Stanami Zjednoczonymi. No i producent podaje, że jest to pierwszy taki samochód, chociaż ja bym się z tym nie zgodził. No cóż, sami tylko widzicie, przed nami rysuje się taka przyszłość rodem z Piątego Elementu. Oświadczenie, że nowy samochód będzie mógł legalnie latać nad Stanami Zjednoczonymi, pochodzi wprost z firmy Aleph Aeronautics. Pojazd dysponuje zasięgiem lądowym wynoszącym 322 km oraz zasięgiem lotu 110 mil. Futurystycznie wyglądający samochód jest nadal w dużej mierze prototypem, a w sieci nie da rady znaleźć żadnych materiałów filmowych z lotów testowych. Mimo że firma deklaruje, że testy odbywają się od 2019 roku, niemniej jednak startup rozpoczął już przyjmowanie zamówień i otrzymał 440 rezerwacji. Cena początkowa została ustalona na $300 000, co jest i tak małą kwotą, jeśli mówimy o samochodzie, który potrafi normalnie poruszać się po drogach, a w razie korka uratuje Was z opresji, wznosząc się dosłownie na inny poziom. Poza tym można nim wystartować i wylądować, nie martwiąc się o brak pasa startowego. Pod względem samej konstrukcji to dość interesujący projekt. Nadwozie ma konstrukcję siatkową, by umożliwić przepływ powietrza dla zgromadzonych pod nią silników elektrycznych, które umożliwiają pionowe wznoszenie i lądowanie. Startup twierdzi, że opracowuje również dodatkowe modele, takie jak sedan Model Z, który ma zadebiutować w 2035 roku z ceną początkową $350 000. Patrząc na wykonane przez producenta animacje, trzeba przyznać, że model lotu jest bardzo ciekawy. Siatkowa konstrukcja w trakcie przemieszczania się krąży dookoła przeszklonej kabiny, ustawiając się specjalnie do kierunku lotu. W pewnych momentach wygląda jak TIE Interceptor z Gwiezdnych Wojen. Swoją drogą interesującym jest, że Aleph chwali się, że to pierwszy tego typu legalny samochód na świecie, bo wcześniej swoje eVTOL-e zaprezentowała Aska lub XPeng, ale można powiedzieć, że dopiero Aleph odważył się stworzyć pojazd przypominający samochód osobowy. Może o to chodzi. Co sądzicie? I kiedy z jednej strony prezentowany jest nam właśnie Aleph Model A przez gościa wziętego jakby wprost z Matrixa, który prezentuje nam prezentuje przyszłość rysowaną przez tą markę, to z drugiej strony są czescy studenci ze Skoda Academy, którzy prezentują przyszłość według nich. Skoda Rodiaq. Jak już wiecie, co roku Skoda Academy wypuszcza jeden ciekawy prototyp Skody. Do tej pory pojawiło się już wiele interesujących konstrukcji. Była to przykładowo Skoda Slavia czy Skoda Mountiac. W tym roku pokazano Skodę Rodiaq. Zabawna gra słowna towarzyszy temu projektowi od zarań. Sumarycznie 29 praktykantów spędziło 2000 godzin, przekształcając elektrycznego Enyaqa w mobilne biuro, służące również jako kamper. Ukończenie tego projektu zajęło około 9 miesięcy i to pierwszy elektryk dostosowany przez uczniów. Kamper zaczynał jako Enyaq 80X Sportline, zanim otrzymał nadwozie wykończone lakierem Emerald Green i Moonwhite oraz 21-calowe koła Supernova. Rodiaq nadal cechuje się długością nadwozia wynoszącą 4,6 m, ale ma nieco większy rozstaw osi wynoszący 2770 mm oraz zwiększony prześwit 190 mm. Wysokość dachu wzrosła o ponad 350 mm po zamontowaniu całej nowej sekcji. Jak w przypadku wszystkich kamperów, prawdziwa magia dzieje się w środku. Tam znajdziemy jednoosobowe łóżko, sprzęt kuchenny, zestaw krzeseł i stołów, a także filiżanki i szklanki. Dodatkowe gadżety obejmują bezprzewodowy głośnik oraz prysznic zasilany energią słoneczną, jak i ekspres do kawy. Dostępny jest także 27-calowy ekran, dostarczany w zestawie ze stacją dokującą oraz bezprzewodową klawiaturą i myszką. Wprost idealny pomysł na okres pandemii, która jak wiemy już się skończyła. Chyba że studenci Skody wiedzą coś więcej. A jeżeli miałaby nastać apokalipsa, bądź znowu pandemia, to dobrze by było, żebyśmy mieli jakiś dzielny samochód. Może to być SUV albo pick-up. No i właśnie dwa takie auta powstają. Pierwszy będzie Volkswagenem, tak naprawdę Scoutem, a drugi będzie Ineosem. Zacznijmy od tego pierwszego.
Zacznijmy od Volkswagena, raczej marki należącej do niemieckiego koncernu, czyli Scout. Otóż w sieci w ostatnim czasie pojawiły się zdjęcia w niskiej rozdzielczości prezentujące nadchodzącego elektrycznego pick-upa i SUV-a umieszczone w oficjalnej prezentacji Volkswagen Capital Markets Day. Samochody te mają oficjalnie zadebiutować w wersjach koncepcyjnych w przyszłym roku. Od razu w sieci pojawiła się także wizualizacja nowego samochodu prezentująca, czego można się spodziewać. A spodziewać można się auta żywo czerpiącego wpływy stylistyczne z elektrycznego amerykańskiego Riviana R1T. Przede wszystkim są to światła LED rozciągające się na całej szerokości samochodu, a także kanciaste linie nadwozia. Wygląda też na to, że auto będzie całkiem podobne do Forda Bronco i modelu budowanego w stanie Indiana w latach 60. i 70. XX wieku, czyli Harvestera Scout. Volkswagen poważnie podchodzi do projektu, sugerując nową, całkowicie elektryczną platformę, która będzie podstawą dla nowych modeli Scout. Inżynierowie mają skupić się na ważnych parametrach, takich jak prześwit, kąty natarcia i zejścia, solidne osie i ładowność. A ponieważ Ineos od początku planował produkcję większej rzeszy modeli, to teraz powoli wprowadza plan w życie. Na drogach publicznych przyłapano lekko zakamuflowane egzemplarze pierwszego pick-upa firmy, czyli modelu Grenadier Quartermaster. Pełen debiut ma mieć miejsce podczas festiwalu prędkości w Goodwood już 13 lipca. Na zdjęciu będącym zwiastunem producenta widać tylne okrągłe światła LED, takie jak w zwykłym Grenadierze. Ineos potwierdza, że nowy model otrzyma podwójną kabinę i zostanie oparty na zwykłym Grenadierze. Należy spodziewać się użytych do napędu tych samych silników. Ineos oprócz tego planuje wprowadzenie elektrycznego SUV-a z napędem na wszystkie koła do 2026 roku. Byłby mniejszy niż Grenadier. W późniejszym czasie pojawi się też drugi model na platformie elektrycznej, kładący większy nacisk na komfort przemieszczania się. A kolejną marką myślącą o wprowadzeniu samochodów elektrycznych, po której byśmy się zupełnie tego nie spodziewali, jest Aston Martin, a konkretnie ma zamiar wprowadzić aż 4 nowe modele. Co ciekawe, przyszłe samochody mają wykorzystywać silniki elektryczne i moduły akumulatorowe firmy Lucid, a pierwszy samochód ma zostać zaprezentowany już w 2025 roku. Na potwierdzenie tego doniesienia producent wrzucił do sieci enigmatyczny szkic, na którym widoczny jest zarys SUV-a w stylu coupé. Nadchodzące elektryki mają stanowić uzupełnienie gamy, a nie zastępować istniejące modele. Podstawą nowych modeli ma być dedykowana platforma podłogowa opracowana przez firmę Aston Martin, służąca jako podstawa dla SUV-a, GT, samochodu sportowego i nowego hipersamochodu. Do końca dekady ponadto producent chce w pełni elektryfikować swoją podstawową ofertę. Tymczasem Valhalla stanie się pierwszym modelem hybrydowym typu plug-in, gdy zostanie wprowadzona na rynek w 2024 roku. Dwa lata później wszystkie linie modeli będą oferować wersję hybrydową lub w pełni elektryczną. Lucid będzie jednym z kilku producentów samochodów dostarczających podzespoły do Aston Martina. Przyszłe modele będą wykorzystywać także części od siedzeń firmy Geely, podczas gdy umowa z Mercedesem na zakup V8 konstrukcji AMG nie wygasa i będzie kontynuowana. No cóż, nikt nie spodziewał się tego, że Aston Martin któregoś dnia zapragnie zacząć produkować SUV-a. Tak samo nikt nie spodziewał się tego, że będą chcieli wprowadzać 4 nowe elektryki do gamy. I tak samo nikt nie spodziewał się, że Mercedes któregoś dnia zakończy sprzedaż G500 z V8. To nie żart. Kolejną ofiarą downsizingu jest Mercedes G500 z silnikiem V8. Potwierdzeniem tego jest wprowadzenie do limitowanej sprzedaży modelu wersji Final Edition z 2024 roku. Do oferty Gelendy wprowadzona zostanie 6-cylindrowa jednostka napędowa. Nowy i ostatni taki model można mieć w kolorze Obsidian Black Opalite, White Magno oraz Olive Magno i sprzedane zostanie jedynie 500 egzemplarzy. Wszystkie otrzymają emblemat Final Edition, a także 20-calowe koła AMG. Do napędu służy tu oczywiście 4-litrowa jednostka V8 z podwójnym turboodładowaniem o tej samej mocy. Mercedes ma zamiar produkować te jednostki do marca 2024 roku. Klasa G z silnikiem spalinowym szczęśliwie pozostanie jeszcze w sprzedaży i zostanie uzupełniona o wersję EQG, zbudowaną na tej samej platformie podłogowej. Wiecie, co jestem w stanie sobie wyobrazić, że któregoś dnia, tak samo jak teraz w jednej z shop zostało znalezione Ferrari 308 GTB, to za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ktoś w jakimś zakurzonym parkingu podziemnym znajdzie spalinową G-klasę, G500 z V8. A co do Ferrari, to model 308 GTB został zaprezentowany na salonie samochodowym w Paryżu w 1975 roku i był następcą Dino 246, a w ofercie Maranello stanął obok Dino 308 GT4. Niewiele osób jednak wie, że ten model ma dość ciekawą historię, gdyż w pierwszych latach jego produkcji nadwozie budowano z włókna szklanego, aby uzyskiwać niższą masę całkowitą. Uważa się, że powstało 712 takich egzemplarzy, a jeden z nich został właśnie wystawiony na aukcję. Wczesne modele 308 GTB zostały zbudowane przez firmę Carrozzeria Scaglietti i charakteryzowały się masą własną
wynoszącą jedynie 1015 kg. W czerwcu 1977 roku, około 3 lata po rozpoczęciu produkcji, Ferrari przeszło na nadwozie wykonane ze stali, co zwiększyło masę o 150 kg. Te wcześniejsze i lżejsze modele są teraz bardzo pożądane przez entuzjastów Ferrari. Niska masa połączona z poprzecznie montowanym silnikiem V8 o pojemności 2,9 litra, współpracującym z pięciobiegową manualną przekładnią, dawała niezłe osiągi. Ten konkretny egzemplarz został zmontowany w czerwcu 1976 roku, około rok przed zakończeniem produkcji wersji z nadwoziem z włókna szklanego. Ciekawostka, co? A takich ciekawostek na temat samochodów, które nas otaczają, będzie nieco więcej na kanale, ale na te odcinki trzeba chwilę zaczekać, bo się musimy lekko przebudować. Jeszcze chwilkę. Jeszcze tylko chwilę, trzeba będzie zaczekać na odświeżoną Kia Sorento, gdyż prace nad nowym modelem już trwają, a w sieci pojawiają się zdjęcia zakamuflowanych egzemplarzy oraz ich wizualizacje, które przypominają odrobinę koncept Skody. Albo odwrotnie. Duży SUV koreańskiego producenta otrzyma całkowicie przebudowany przedni pas z atrapą chłodnicy i pionowymi reflektorami, natomiast z tyłu obędzie się bez większych poprawek wizualnych, jak na lifting przystało. Z profilu auto również będzie bardzo zbliżone do obecnej iteracji. Pod tym kątem zmianie ulegną na pewno aluminiowe felgi o średnicy od 17 do 20 cali, które zyskają nowe wykończenia. Wewnątrz znajdzie się przeprojektowana deska rozdzielcza, która prezentować się będzie bardziej współcześnie. Dominantą będzie para zakrzywionych i połączonych ekranów o przekątnej ponad 12 cali. W gamie silnikowej prawdopodobnie znajdą się zarówno hybrydowe, jak i klasyczne odmiany silników TGDI. Auto ma zadebiutować bliżej ostatniego kwartału bieżącego roku. Mówiąc o SUV-ach, to nowości w tym segmencie jest sporo i tak na przykład dzisiaj mam jedną od Bawarczyków, a drugą od Japończyków. To najpierw od Bawarczyków. BMW zaprezentowało najmocniejszą wersję swojego najmniejszego SUV-a, czyli X1 M35i, która zadebiutowała z mocnym dwulitrowym silnikiem oraz zestawem stylistycznym, który świetnie do niego pasuje. Do napędu zużytu 300-konna jednostka, która na każdym innym rynku poza UE generuje 317 koni. Należy się do tego przyzwyczaić, że my, Europejczycy, mamy nieco gorzej, bo ekologia i coś tam, ale głównie pieniądze i władza. Choć stylistyka nowych modeli BMW nie przypada do gustu każdemu, to chyba zgodzicie się, że zestawienie kolorystyczne tego M35i oraz pakiet stylistyczny wyglądają naprawdę dobrze. Sportowy wariant odróżniają zmodyfikowane zderzaki, czarna atrapa chłodnicy, logotypy M czy mała lotka nad tylną szybą oraz nowe felgi z czerwonymi zaciskami. W środku znajdziemy zaś kubełkowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, a także sportową kierownicę z dużymi łopatkami oraz nowe listwy dekoracyjne. Auto robi setkę w 5,2 sekundy i osiąga maksymalnie 250 km na godzinę. Z kolei w Japonii świętują prezentację nowego subkompaktowego crossovera plasującego się w gamie pomiędzy Yarisem Cross a RAV4 oraz Corollą Cross, a chodzi oczywiście o nowego CHR-a cechującego się niebanalnym designem oraz atrakcyjną ofertą napędową. Druga generacja crossovera bazuje na platformie podłogowej TNGA, którą dzieli z wieloma nowościami marki. Nowoczesna konstrukcja niesie wiele zalet, a przede wszystkim przestronność. Nowy CHR mierzy na długość 4,4 m i w praktyce jest to auto o bardzo zbliżonych wymiarach do poprzednika. Skrócono mocno zwisy oraz zwiększono jednak rozstaw osi. Stylistyka nawiązuje do innych modeli marki, a dwutonowe schematy kolorystyczne znacznie ją uatrakcyjniają. Zwracają uwagę charakterystyczne smukłe reflektory LED ze światłami dziennymi oraz tylne klosze lamp. Trzeba przyznać, że ostatnie modele Toyoty wyglądają znacznie lepiej niż w przeszłości i samochody marki mogą się podobać. Wystarczy spojrzeć na Aygo X, CHR czy nawet Priusa. We wnętrzu postawiono na prostą deskę rozdzielczą z ponad 12-calowym ekranem systemu multimedialnego oraz klasycznym panelem klimatyzacji. W gamie napędowej znajdą się cztery układy. Cennik otwiera klasyczna hybryda z silnikiem 1.8 140 koni. Półkę wyżej mamy 2.0 HEV 198 koni, a dalej 2.0 HEV AWD 198 koni oraz plug-in hybrid 2.0 223 konie z akumulatorem pozwalającym przejechać w trybie elektrycznym nawet 70 km. Ale to nie koniec newsów od BMW. Zostawiłem taką wisienkę na torcie, a mianowicie samochód, przez który od pewnego czasu Audi oraz Mercedes mocno obgryzają paznokcie. Sensacyjna informacja gruchnęła w ostatnich dniach. Otóż BMW zamierza znowu wprowadzić do sprzedaży M5 w wariancie Touring. Bawarski producent obiecuje ponadto, że auto oferować będzie bezkompromisowy komfort na długich dystansach i przestronność. Do napędu zostanie zastosowany zelektryfikowany układ napędowy, składający się z silnika 4,4 litra V8 z podwójnym turbodoładowaniem, silnika elektrycznego i akumulatora o pojemności niemal 30 kWh. Ma to być ten sam układ, co w BMW XM. BMW planuje rozpocząć testy drogowe M5 Touring już za kilka dni, zaś szpiegowskie zdjęcia wykonane do tej pory zwykłego M5 w wariancie sedan dają wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać po samochodzie w przyszłości. Wrzucam wizualizację. Co sądzicie? Dajcie znać.
No i to już dzisiaj na tyle. Koniec dzisiejszego odcinka na poboczu. Rozumiem, że czekacie z zapartym tchem na nowy odcinek Carflix, który zostanie opublikowany oczywiście o godzinie 20 w niedzielę. Obiecuję, że tak będzie, ostatnio się nie udało. No a teraz powiedzcie, które newsy Was najbardziej zaskoczyły, czy M5 jest spoko, czy robi robotę, tak samo, czy robi robotę nowy CHR oraz też no, inne nowe samochody. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i co? Miłego weekendu!